W dniach 10-12 maja 2008 roku odbyła się zaplanowana w październiku 2006 roku wyprawa do Jarosławic w południowych Czechach w poszukiwaniu śladów hrabiego Ferdynanda. Organizatorem wyprawy było Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Ziemi Rudnickiej imienia hrabiego Ferdynanda Hompesza. Uczestniczyła w niej grupa rudnickich harcerzy, członkowie zarządu stowarzyszenia Anna Olko i Marian Pędlowski oraz Janusz Chmiel z córką. Wyprawę wspomagało dwóch tłumaczy z języka czeskiego i niemieckiego. Głównym celem wyprawy było m.in. uporządkowanie płyty grobu hrabiego Ferdynanda Hompesza, złożenie kwiatów oraz zamontowanie tablicy pamiątkowej informującej w trzech językach, czeskim, niemieckim i polskim, o tym, iż spoczywa tam hrabia Ferdynand Hompesz. Wcześniej zwróciliśmy się do starosty Jarosławic o zgodę na wykonanie prac porządkowych. Po przyjeździe na cmentarz w sobotę wieczorem spotkało nas miłe zaskoczenie. Okazało się bowiem, iż płyta została bardzo dobrze oczyszczona. Uroczystość na cmentarzu odbyła się w niedzielę. Oprócz nas uczestniczył w nich Austriak dr Sigurd Markus Hoffelner, właściciel zamku w Jarosławicach, oraz Czech dr Martin Markel, historyk. Uroczystość rozpoczęło odegranie trzech hymnów narodowych – czeskiego, austriackiego oraz polskiego. Następnie Janusz Chmiel przedstawił krótko genezę naszej wyprawy. W swojej wypowiedzi trochę błędnie wskazał Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej imienia hrabiego Ferdynanda Hompesza jako organizatora wyprawy. Następnie harcerz Marcin Samel rozsypał obok grobu specjalnie w tym celu przywiezioną ziemię rudnicką. Dr Martin Markel podziękował za ożywienie pamięci o hrabim Ferdynandzie Hompeszu. Katarzyna Guzik złożyła na płycie wiklinowy kosz z biało-czerwonymi kwiatami i biało-czerwoną szarfą z napisem hrabiemu Ferdynandowi Hompeszowi Rudniczanie. Anna Olko ustawiła flakon z żywymi kwiatami, zaś Marian Pędlowski zapalił znicz z napisem w hołdzie hrabiemu Ferdynandowi Hompeszowi wdzięczni Rudniczanie. Z kolei wspólnie dr Hoffelner, dr Markel, Janusz Chmiel i Marian Pędlowski zamocowali na ogrodzeniu tablicę pamiątkową. Było to wydarzenie niezwykle symboliczne, oto bowiem Austriak, Czech oraz dwóch Polaków współpracują w takim dziele. Niezwykłą atrakcją wyprawy było zwiedzanie zamku w Jarosławicach, będącego kiedyś własnością Hompeszów. Po zamku oprowadzał nas i opowiadał jego historię osobiście jego aktualny właściciel, dr Hoffelner. Zwiedzanie trwało ponad 3 godziny, byliśmy w każdym jego zakamarku. Po zakończeniu zwiedzania dr Hoffelner i dr Markel otrzymali wiklinowe kosze i inne wyroby oraz materiały promocyjne naszego miasta. Kolejnym etapem był wyjazd do Wiednia i kilkugodzinny spacer po jego centrum. W poniedziałek byliśmy z wizytą w siedzibie władz Jarosławic. Zostaliśmy przyjęci wyjątkowo miło przez starostę i jego zastępcę. Byliśmy oprowadzani po urzędzie, widzieliśmy m.in. gustownie urządzoną salę ślubów. Trwające ponad godzinę spotkanie ze starostą odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Wskazaliśmy bardzo konkretne obszary współdziałania. Kolejnym etapem była wizyta w redakcji lokalnej gazety Znojemski Tyden. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na krótko w Brnie. Największą sensacją naszej wyprawy jest wykonanie fotografii krypty hrabiego Ferdynanda Hompesza.